10 umiejętności, które zrobią z Ciebie bogacza. Czasami pewnie masz wrażenie, że utknąłeś na jakimś poziomie swojego życia. Czujesz, że musisz coś zmienić i wiesz, że jesteś na to gotowy i masz do tego siły. Ale w tym miejscu zawsze pojawia się pytanie. Od czego zacząć? Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić, to zacząć rozwijać nowe umiejętności, które doprowadzą do pozytywnych rezultatów. Możesz stać się bardziej kompetentny w swoim zawodzie, możesz stać się bardziej pewny siebie i tak dalej. Nowe umiejętności mogą pomóc Ci osiągnąć sukces, zdobyć bogactwo i być wzorem dla milionów ludzi. Zaczynajmy. Punkt pierwszy. Naucz się mówić. Jak dobrze wyrażasz swoje myśli? Milionerzy wiedzą, jak mówić prosto i wyraźnie. Używają słów z wielką dokładnością, a to, co mówią, ma zawsze głębokie znaczenie. Możesz przestudiować cały słownik i nauczyć się znaczenia każdego słowa, ale mówiąc pompatycznie, zabijasz możliwości własnymi rękoma. Krótko mówiąc, nigdy nie utopisz ludzi w morzu werby. Jeden z odnoszących sukcesy milionerów daje taką radę. Mówi, żeby nauczyć się łatwo mówić, dołączył do lokalnego klubu mistrzów toastów, czyli przemówień. Niestety wielu ludzi jest zbyt leniwych, by rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i nieświadomie podporządkowywać się nawykom innych ludzi. Jednocześnie milionerzy ciężko pracują, aby poprawić swoją mowę i znaleźć proste sposoby na wyrażanie tego, co chcą, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Punkt drugi. Skuteczna komunikacja. Wszyscy wielcy przywódcy są dobrymi komunikatorami. Muszą zrozumieć, jak dotrzeć do punktu, opisać wizję firmy swoim pracownikom, upewnić się, że codzienne zadania są wykonywane, ułatwić rozmowy w biurze i wiedzieć, kiedy jest odpowiednia pora lub niewłaściwy czas na spotkanie. Liderzy muszą również umieć komunikować, co wiąże się z daną pracą, zanim ktoś zostanie zatrudniony, oraz wyjaśniać powody zwolnienia. Na przykład, jeśli w zespole zbliża się niezwykle pracowity czas, lider może wysłać pocztą elektroniczną plan zajęć z wyszczególnieniem jej najważniejszych zadań, aby upewnić się, że członkowie zespołu zrozumieją, co należy zrobić. Punkt trzeci. Potrzebne Ci zdolności przywódcze. Ta umiejętność odnosi się do tego, jak wyraźnie lider widzi swoją wizję, dzieli się nią z pracownikami i inspiruje ich do wspierania tej wizji. Umiejętność prowadzenia oznacza również, w jaki sposób lider może motywować pracowników do osiągania pożądanych wyników biznesowych. Na przykład, każdy pracownik powinien rozumieć, w jaki sposób jego praca przyczynia się do realizacji nadrzędnych celów firmy. Przekazanie tych informacji jest częścią odpowiedzialności lidera i pomoże pracownikom poczuć się zmotywowanymi i mieć poczucie celu. Punkt czwarty. Codziennie wyznaczaj swój cel. Wielu ludzi, którzy odnieśli sukces, radzi zapisywać swoje cele na kartce papieru każdego dnia. Bez względu na to, czy piszesz swoje plany finansowe, planujesz swoje codzienne zadania lub przedstawiasz nowe sposoby rozszerzenia swojego imperium, zdecydowanie powinieneś rozwijać nawyk definiowania swoich celów każdego dnia. Nawyk ten da Ci impuls do codziennych działań. Kiedy codziennie wyznaczasz sobie cele, pomaga Ci to w określeniu priorytetów i utrzymaniu najważniejszych rzeczy na pierwszym miejscu. Wstępne określenie priorytetów jest jedną z najważniejszych rzeczy, które musisz zrobić. Kiedy uda Ci się zdefiniować najbardziej dochodowe działania, będziesz coraz bliżej do zostania milionerem. Punkt piąty. Budowanie relacji. Tworzenie i rozwijanie relacji, zarówno z pracownikami, jak i klientami, jest jedną z cech lidera, który jest naprawdę oddany swojej pozycji i firmie. Utrzymanie relacji biznesowych jest inwestycją czasu, emocji i wysiłku, a tego nie pomijają ani członkowie Twojego zespołu, ani klienci. Te relacje pomogą zainspirować Twój zespół do cięższej pracy, być może nawet wykraczającej poza jego obowiązki zawodowe. Członek zespołu, który czuje się osobiście mentorowany przez swojego menadżera, jest bardziej skłonny zrobić dodatkowy krok dla tego menadżera. Punkt szósty. Bądź wierny sobie. Powinieneś zawsze robić to, co obiecujesz. W ciągu życia będziesz wielokrotnie oferowany, aby poświęcić swoje osobiste wartości dla osiągnięcia celów zawodowych. Jeśli istnieje taka pokusa, należy się jej oprzeć.
nie ma nic cenniejszego niż harmonia w swoim życiu osobistym i zawodowym. Pozwala ona łączyć przyjemne i pożyteczne rzeczy. Zadziwiające, ale większość ludzi powie Ci, że nie da się połączyć czegoś przyjemnego z pożytecznym. Niemniej jednak jest to absurdalne i takie stwierdzenie może rozjuszyć tylko od tych, którym się to nie udaje. Kiedy robisz to, co kochasz, biznes staje się przyjemnością. Jeśli będziesz żył uczciwie, Twoja reputacja będzie rosnąć. Nigdy nie narażaj swojej reputacji, jeśli ostateczny cel wymaga odrzucenia Twoich wysokich wartości i ideałów. Punkt 7. Bądź godny zaufania. Najbardziej zaufani liderzy wykazują się uczciwością i szczerością, zdobywając zaufanie i szacunek swoich pracowników i klientów. Bycie postrzeganym jako godny zaufania zwiększy zaangażowanie członków Twojego zespołu w realizację ich celów i zainspiruje ich najlepsze wysiłki. Wiele czynników jest postrzeganych jako godne zaufania, w tym kompetencje i postrzegane intencje. Zaufanie ze strony Twojego zespołu pomaga również w procesie komunikacji, ponieważ członkowie zespołu będą bardziej skłonni do podejmowania ryzyka podczas sesji burzy mózgów i będą przychodzili do Ciebie z problemami, które utrudniają im pracę. Punkt 8. Zobowiązanie. Wielcy liderzy są oddani swojej działalności, swoim pracownikom i klientom. Rozumieją, że to, co czyni produkt lub usługę wspaniałą, to ciągłe dążenie do doskonałości. Lider, który nie jest oddany swojemu zespołowi, może doprowadzić do nadużyć. Lider, który nie jest oddany firmie, nie powinien jej przewodzić. A brak zaangażowania w sprawy klientów oznacza, że obsługa klienta będzie słabnąć. Na przykład, jeśli liderzy nie będą słuchać skarg i sugestii klientów, obniżą się standardy innowacyjności i satysfakcji. Punkt 9. Zauważanie potrzeb zespołu. Poza ważnymi umiejętnościami przywódczymi, menadżerowie muszą zadbać o to, aby ich zespoły posiadały również umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Liderzy powinni być w stanie określić najważniejsze umiejętności na danym stanowisku i znaleźć kogoś, kto już posiada te umiejętności, albo zatrudnić osobę, która dobrze pasuje do firmy i następnie ją przeszkolić. Wspaniali liderzy mogą zidentyfikować wszystkie umiejętności w ramach danej roli, a następnie upewnić się, że nowy członek zespołu posiada odpowiednie przeszkolenie i certyfikaty, jeśli mają one zastosowanie. Musisz również zrozumieć, czego Twój zespół potrzebuje w zakresie sprzętu i logistyki. Na przykład lider nie powinien prosić pracowników o prowadzenie intensywnych badań internetowych przy użyciu powolnego, przestarzałego komputera. Punkt 10. Rozwiązywanie problemów. I na sam koniec, ale na pewno nie mniej ważne, są umiejętności rozwiązywania problemów. Wszyscy liderzy muszą wiedzieć, jak rozwiązywać problemy swojego zespołu i firmy. Najlepsze firmy rozwiązują konkretny problem dla swoich klientów, a najlepsi liderzy rozwiązują problemy w pracy. Na przykład, jeśli pracownik przychodzi do Ciebie z problemem, Twoim celem numer jeden jako lidera jest rozwiązanie tego problemu w najlepszym interesie zarówno firmy, jak i pracownika. Rozwiązywanie problemów pracownika może również inspirować do lojalności i zatrzymania. Pamiętajcie, milionerem nie zostaje się z dnia na dzień, ale konsekwentne wprowadzanie tych zasad może Wam w tym pomóc. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak jest, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. 10 So, you are relatively poor, while other people seem to be incredibly rich. But getting rich seems like a mysteriously complicated feat, right? Maybe win the lottery someday, become a movie star, or maybe end up in the right place at the right time and get that once-in-a-lifetime opportunity. Otherwise, you're just good at being poor. Hey, here's the thing. Becoming rich is very similar to becoming poor. See, the way you get poor is like this. You work hard and buy things that take money out of your pocket. These are what Richie Pants financial people call liabilities. And if you keep acquiring these liabilities, eventually you will be poor. Guaranteed. Now, becoming rich is pretty similar. You still work hard, you still buy things, except you buy things that put money in your pocket. Things like real estate, businesses, stock, things called assets.
And assets generate money for you even when you're not working, which grows exponentially with the more assets you buy. And if you keep buying these assets, soon you will be rich.